Siechnicka młodzież miała okazję, żeby wziąć udział w spotkaniu, które poprowadził jeden z najbardziej znanych youtuberów w Polsce, czyli Remigiusz Wierzgoń, znany też jako Rezi. Podczas tego spotkania młody youtuber podzielił się z uczniami klasy 6-8 swoją historią, swoim doświadczeniem i też w sposób bardzo przystępny i taki młodzieżowy wytłumaczył uczniom, co to jest przedsiębiorczość i jak być osobą przedsiębiorczą. Spotkanie odbyło się na terenie hali sportowej w Siechnicach. Wzięli w nim udział uczniowie z całej gminy Siechnice, m.in. z SP nr 1 i SP nr 2 w Siechnicach, jak również ze Świętej Katarzyny, Radwanic i Żernik Wrocławskich. Kojarzę, bardzo często go oglądam. A jakie masz oczekiwania od dzisiejszego spotkania? Nie mam, po prostu się cieszę, że będzie. No, myślę, że może być ciekawie, ale też się cieszę, że po prostu jest. Znam go, oglądałem go kiedyś, teraz też. Dlaczego jesteś ciekaw tego spotkania? No jesteśmy ciekaw, co on powie. Moim zdaniem Rezi to jest bardzo znany youtuber i bardzo bym chciała go zobaczyć na żywo. Co byś chciał się dowiedzieć? O czym? Myślę, jak robi to, że dużo osób go ogląda i ile zarabia. Liczę, że coś ciekawego powie, o jak to wygląda za kulisami w ogóle. Remigiusz Wierzgoń, Rezi, jest przedsiębiorcą, youtuberem i zajmuje się również działalnością charytatywną. W tej chwili prowadzone przez niego kanały na YouTubie obserwuje prawie 5 milionów osób. Żeśmy całkiem niedawno poznali się z Rezim, który okazuje się jest mieszkańcem naszej gminy. Pomysł dlatego, że osoba znana, lubiana, jak widać chyba uwielbiana przez dużą część młodzieży i przedsiębiorca, przede wszystkim o to chodzi. Przedsiębiorca, youtuber. Chodziło o to, żeby z młodymi ludźmi porozmawiać, żeby opowiedział o sobie, żeby porozmawiał o przedsiębiorczości, o tym, jak realizować te swoje marzenia i plany, jeżeli ktoś oczywiście chce być i czuje potrzebę bycia przedsiębiorcą. Swoje pierwsze pieniądze Rezi zaczął zarabiać w wieku 14 lat. Jego pierwszy kanał na YouTubie był związany z tematyką gier komputerowych. Jak podkreśla, chciał się dzielić z innymi tym, co potrafi robić najlepiej. Podczas spotkania w Siechnicach youtuber podzielił się z uczniami swoją wiedzą i zmotywował młodzież do szukania własnych pomysłów na życie i dalszego rozwoju. Widząc, co było istotne w moim młodym wieku i co spowodowało, że dzisiaj jestem w miejscu, w którym jestem, to chcę pomóc innym młodym ludziom po to, by też znaleźli swoje prawdziwe ja i to, w czym się czują dobrze i to, co potrafią też docelowo monetyzować. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i mieli możliwość zadawania własnych pytań. Też było fajnie widać na sali dzisiaj, że były te osoby, które już były gdzieś tam w myślach te dwa kroki dalej, bądź na tym pierwszym kroku, niżeli te, które płyną z prądem i gdzieś tam wolą pogadać sobie z kimś się poplotkować, nie? I dla tych osób stricte to było, które szukają tych sposobów. Była dziewczyna, która tworzy bransoletki, zastanawia się, jak to sprzedawać. Była dziewczyna, która zastanawia się, jak wykorzystać swojego Instagrama, żeby na tym zarobić. Jest chłopak, który zastanawia się nad tym, czy się podjąć jakiś prac w okolicy, żeby sobie dorobić w weekend. Super. I to jest właśnie to. Bardzo cenna rozmowa, a przede wszystkim niezwykle ważne pytania ze strony młodych ludzi, na które Rezi wspaniale odpowiadał. Wywiązała się dyskusja. Nie każdy oczywiście przedsiębiorcą zostaje, prawda? Ale musi być marzenie, musi być pomysł i musi być jakaś oferta. Spełnienie marzeń innych, żeby móc to sprzedać, ulokować na rynku. O tym też była dzisiaj mowa. To było pierwsze takie spotkanie, ale rozumiem, że nie ostatnie. Mam nadzieję, że nie ostatnie. Echo 24, Nina Jewtuszynko.